burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego, pan Zbigniew Kot. Panie burmistrzu, wszystkiego do najlepszego w nowym roku mieszkańcom Międzyrzeca, panu oczywiście, pracownikom urzędu. No i ten nowy rok rozpoczyna się dwoma ważnymi inwestycjami w Międzyrzecu Podlaskim, ważnymi, chociaż mało widocznymi, że tak powiem, w sensie samych prowadzonych prac, bo są to prace kubaturowe wewnątrz budynków i obiektów. I w tym momencie chciałbym, żeby pan burmistrz opowiedział nam o tym, co dzieje się akurat tutaj. Ogromny budynek Urzędu Miasta, kilka instytucji, biblioteka, no i MOK, Miejski Ośrodek Kultury, plus sala kinowa, kino Sława. Tak. I się zaczęło coś dziać. Rzeczywiście przygotowania trwały znacznie wcześniej, ponieważ ubiegaliśmy się o te środki z dość dużym wyprzedzeniem po to, żeby sensownie skalkulować swoje możliwości i ubiegać się o konkretne dofinansowanie. Musieliśmy przygotować do tego dokumentację, przeanalizować możliwości obiektu. O, jak zazwyczaj bywa, remont jest czasami nawet kosztowniejszy niż wybudowanie, ale zależy nam na odtworzeniu atmosfery kina Sława. Znudziło nam się chyba już trochę mieszkańcom Międzyrzeca kino za rogiem i takie sporadyczne wyświetlanie filmów. Chcemy to wznowić, normalne funkcjonowanie kina z techniką oczywiście już cyfrową, fotele współczesne, ale atmosferę chcemy nadal zachować. Niestety będzie to wymagało bardzo dużą ilość nakładów. Jest to podyktowane stanem technicznym, który został zdiagnozowany przez wynajętą firmę. Niestety stropy muszą zostać usunięte, cała widownia zostanie wyburzona, przygotowane inne układy komunikacyjne. Tutaj musimy się za wszelką cenę dostosować do przepisów przeciwpożarowych. Chcemy, żeby kino działało i ta przestrzeń widowiskowo-teatralna w sposób legalny, bezpieczny i służyła mieszkańcom naszego miasta, jak również okolicznym gminom. Więc bardzo dużo prac. Dużo, czyli kosztownie. Dużo kosztownie. Jaka tam kwota wchodzi w rachunek? Sięga kwoty 4 milionów z tego, ponieważ jest to projekt, który będzie przynosił dochód, nie może być sfinansowany VAT, w związku z tym dofinansowanie unijne jest w wysokości ponad 1,5 miliona. Liczymy się z tym, że to oczywiście jest początek, ponieważ zazwyczaj remonty stanowią niespodziankę, a chcemy, żeby kino Sława zabłyszczało nie tylko seansami, ale również spektaklami i tym, co nasi wspaniali mieszkańcy potrafią samodzielnie przygotować i zaprezentować rodzicom, dziadkom i publiczności Międzyrzeca. Ten duch kina, tak dowiedziałem się w kuluarach, również zostanie zachowany poprzez to, że część tego sprzętu, który obecnie jeszcze funkcjonuje w kinie, zostanie zachowany jako rekwizyty. Mowa nam na przykład, nie wiem, pan burmistrz może potwierdzić, a może dopiero się dowie ode mnie, no są zakusy, żeby zachować te słynne projektory, które obecnie jeszcze są i gdzieś się wystawić, żeby ludzie mogli zobaczyć, że kiedyś z takich projektorów te filmy się wyświetlały. Tak, to prawda, chcemy zachować te projektory. Coś w formie witających elementów nowego kina, ale muszę przyznać, że też jeden z projektorów zostanie zachowany na tyle, żeby można było go uruchomić, chociażby z uwagi na to, że celuloid wraca, płyty gramofonowe też. No jednak ten trzask dźwięku niezbyt taki stereofoniczny, niezbyt czysty, tak, swój klimat wprowadza i część tych filmów, jak widzę, są zakusy do przygotowania ich do odtwarzania na starych projektorach po to, żeby ten klimat wznowić i mam nadzieję, że projektorownie tak przygotujemy, żeby można było oczywiście cyfrowo, ale i ta taśma, szelest jej może również usłyszymy jeszcze w naszym kinie. Dodajmy już tak zakończenie, że oczywiście archaiczne zmienią się też systemy i układy zasilania elektrycznego. Byliśmy wczoraj, widzieliśmy sprzęt z 1984 roku. Nie wiem, panie burmistrzu, czy również i pan burmistrz widział słynne akumulatory, które w razie awarii dostarczałyby tam prąd. Ale już kończąc tą rozmowę i ten temat, takie pytanie na koniec. Panie burmistrzu, pana
wspomnienie z kinem Sława związane tym starym, jeszcze obecnym, teraz modernizacji, jakiś film, który utkwił w pamięci, jakieś przedstawienie, które być może w czasach młodości, a może teraz, a może film właśnie pod tym kątem. No, hit, który w tej chwili przeżywa drugą swoją młodość, Gwiezdne Wojny, ale ja pamiętam te chwile, kiedy chodziłem ze swoją dziewczyną, obecną małżonką, więc kino stanowi dla mnie źródło wielu wspomnień i prywatnych, ale również i tych społecznych, publicznych. Mieliśmy okazję tuż przed rozpoczęciem remontu nagrywać ostatni fragment z wykorzystaniem scenerii wnętrza obecnego. O teledysku? Tak, pokażemy go za dni parę z udziałem naszych pracowników. Mam nadzieję, że wszyscy się będziemy bawić doskonale, a będziemy służyć przede wszystkim pomocą osobom potrzebującym.